się. Ale pytanie będzie o przyszłości. No. Jak widzi przyszłość Kościoła katolickiego w Polsce nasz arcybiskup? Za 3 miesiące, za 3 lata i może za 30 lat. Jak wielu z nas już nie będzie? To jest pytanie nie do mnie, tylko do was. Albo najlepiej do nas. Ja uważam, że Ewangelia jest przed nami. Kościół jest przed nami, nie za nami. Że nie ma co wpadać w taką nostalgię, która mówi, że prawdziwy Kościół już był, chrześcijaństwo to już było, a teraz tylko trzeba się ładnie, bezboleśnie zwinąć. Nie widać powodu, żeby tak robić. I wierzę, że Duch Święty bardzo ożywia Kościół w Polsce, przynajmniej ten Kościół trochę znam. Byłoby fajnie, gdybyśmy w tym Kościele przyjęli taką zasadę nie tyle dodawania, co mnożenia. Co by to miało znaczyć? Że na przykład ksiądz Paweł, ile nas idzie w pielgrzymce? Tu, no. Ksiądz Paweł mówi, że nas jest w grupie 340. Dodawanie polegałoby na tym, że ksiądz Paweł namówi jeszcze 40 innych i w przyszłym roku będzie 380. A mnożenie polega na tym, że każdy z was zakłada małą grupę, która liczy po 340 osób. I wtedy pielgrzymka łódzka rozrasta się w tempie niewyobrażalnym. Mnożenie jest lepsze niż dodawanie. Czyli mówiąc inaczej, Kościół na przykład jest bardzo prężny w małych grupach, nie? Można należeć do małej grupy 10-osobowej i w którymś momencie warto pozwolić się uwolnić i stworzyć nową grupę, daj Boże też 10-osobową. Wtedy jest mnożenie. Możecie dodać 10 osób, ale możecie każdy pomnożyć razy 10. Wtedy nie ma 20 nowych, tylko jest setka nowych. I tak Kościół powinien się rozwijać. Ja myślę, że będzie. Jeszcze lepiej potęgować. Tomek jest młody, idzie na całość.